Bielany TV. Pan uważa, czy nowa rada dzielnicy Bielany to jest dobra zmiana dla Bielan? Przede wszystkim to nie wiem, kto został burmistrzem. Tego nie wiemy, ale wiemy, jaki jest skład rady. 10 głosów PO, 9 razem dla Bielan i 6 PiS. No to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, ale to dobrze dla Bielan czy źle? Dla Bielan bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A co się panu na Bielanach najbardziej podoba? Mieszkam od wielu, wielu lat na Bielanach i jestem po prostu związany uczuciowo po prostu z Bielanami. Tak samo jak i z Warszawą. Rozumiem. A coś uważa pan, że można by było poprawić na Bielanach? Oj, to wszystko jest do poprawienia, ale to nie od razu. Tak. Rozumiem. W każdym razie dużo się buduje, to jest ważne. Co jeszcze? Obiecywano Dom Kultury na Bielanach. Odwleka się. No wiem, że z pieniążkami jest krucho, ale dobrze by było, gdyby przyspieszono właśnie. To mieszkańcy chyba czekają na to. A wiem, że tu niedaleko na Jarzębskiego był planowany. Mhm. Czy to się stanie? To jak pan uważa, czy nowa rada dzielnicy Bielany to jest dobra zmiana dla Bielan, czy... Znaczy to może najlepiej jakbym wiedział, jakby była ta nowa rada, jaki jest skład, ale jej nie znam. Już jest i mogę podpowiedzieć, a mianowicie 10 głosów jest, 10 radnych dla PO, 9 radnych dla razem dla Bielan i 6 dla PiS-u. 6 dla PiS-u. Znaczy wie pan co, bo ja jestem ogólnie ze Śródmieścia. A więc nie wiem, jak tutaj było wcześniej. Mhm. Jeżeli jest taki sam skład, to pewnie się nic nie zmieni, nie? Więc nie wiem, chyba będzie okej, okay, tak? A mieszka pan na Bielanach, czy...? Znaczy tak, no, idę teraz do dziewczyny. Ona mieszka na Bielanach, ja mieszkam w Śródmieściu. Więc tutaj się nie za bardzo orientuję, jaki był wcześniej skład i jaka była sytuacja. Ale tak jak mówię, jeżeli to się utrzymuje na tym samym poziomie, no to pewnie będzie okej, okay, no bo tutaj, no nie wiem, no, może brakuje kilku rzeczy, ale jednak na razie nie jest też źle. Droga pani, jak pani rozumiem, uważa, tak? Czy... Nowa Rada Dzielnicy Bielany to jest dobra zmiana? Nie wiem. Nie wiem. Wiem, na kogo głosowałam, a kto wszedł, nie wiem. A ja mogę pani powiedzieć, kto wszedł. Kto? 5 głosów dla radnych PO, 9 głosów dla radnych razem dla Bielan i 6 głosów dla radnych PiS. No to jakby było PO i te radni dla Bielan, to by była dobra zmiana. No, to nie byłoby większość. Zmian. No to dobrze. Pani uważa, czy nowa Rada Dzielnicy to będzie dobra zmiana dla Bielan? Mam nadzieję. Po to głosowaliśmy na nich, żeby się coś zmieniło. Tutaj na przykład przy przystanku już 4 lata są takie płyty latające. I jak się stanie, to woda wytryskuje i to już jest 4 lata i nikt nic nie zrobił w tej sprawie. Mieszka pan na Bielanach. Drogi panie, jedno pytanie. Czy nowa Rada Dzielnicy to jest dobra zmiana dla Bielan? Wydaje mi się, że nie. A dlaczego? Nie, przepraszam, wróć. Wiceburmistrz bardzo nam się nie podoba. Jako, że współpracuje ze wspólnotami mieszkaniowymi, narzekają. No i narzekają wspólnoty mieszkaniowe na współpracę z, właśnie z tym wiceburmistrzem. Rozumiem. A rozkład głosów w Radzie? Mogę podpowiedzieć. Mhm. 10 PO, 9 razem dla Bielan, 6 PiS. Się dalej nie zmieni, no to nic się nie zmieniło. Czy nowa Rada Dzielnicy Bielany to jest dobra zmiana dla Bielan, czy może zła? Ja jeszcze nie wiem, kto wszedł do tej Rady Dzielnicy. To ja mogę podpowiedzieć. No, 10 głosów dla radnych PO, 9 głosów dla radnych Stowarzyszenia Razem dla Bielan i 6 głosów dla radnych PiS. No to ja zgłosowałam na Stowarzyszenie Przyjaciół Bielan. Na pana Piotruszczyka głosowałam, bo to mój sąsiad. Bardzo przyzwoity człowiek, życzliwy ludziom, także no, powinno być dobrze. Rozumiem. A jak pani uważa, co można by było na Bielanach poprawić w pierwszej kolejności? Przede wszystkim dojazd. Jest straszny dojazd do cmentarza północnego. Jest jeden ten autobus 110. On w zasadzie to 2 razy tylko w ciągu godziny jeździ. Jak człowiek nie dojedzie, bo to trzeba się, jest połączenie autobus, tramwaj, no to się czeka pół godziny. To jest okropne. No a tak, no, to poza tym, no tutaj ten bazarek powinien być ładniejszy. No bo on spełnia swoją funkcję, ale no, powinien być bardziej zadbany. A skoro zapytałem o rzeczy do poprawy, to co pani się podoba? Co mi się podoba? No, że sporo zieleni jest, dba się o tą zieleń.
Ja tam mieszkam akurat przy tym, przy piaskach, przy tym ogródku dla dzieci. Bardzo ładny teraz jest, taki kolorowy, także przyjemnie. Jeszcze jest w remoncie, no, ale wkrótce będzie gotowy. No i tyle, no, wszystko w porządku jest.